podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje wstępu, że tak powiem, to znaczy przywożenia do Polski zboża, ale także dziesiątków innych rodzajów żywności. Nie jestem w stanie ich tutaj wymienić. One są wymienione w załączniku do tego rozporządzenia. Ale to naprawdę od wymienionego już zboża aż po produkty z miodu. Bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Dlaczego? No dlatego, że przy asymetrii, jaka istnieje między polskim a ukraińskim rolnictwem, asymetrii wynikającej zarówno z jakości ziemi, ceny pracy dużo niższej na Ukrainie. Oglądamy konwencję PiSu. Prezes Jarosław Kaczyński opowiada teraz o tym, jaki to PiS jest dobry dla nas, dla polskich rolników, dla polskiej wsi, dla ludzi, którzy mieszkają daleko od miast. Tak naprawdę opowiada stek bzdur i kolejny raz zapowiada, że coś zrobią. Dziś, po prawie roku bezcłowego przywozu produktów żywnościowych z Ukrainy, słyszymy o tym, że będzie zakaz przywozu do Polski żywności pochodzenia ukraińskiego. My mówimy jasno, to jest za mało, musi być ustanowione cło, bo ta żywność wjedzie do Unii Europejskiej i tak zaleje nasz rynek, a cwaniacy wyprzedzą ten ruch Kaczyńskiego i wykorzystają tą sytuację, która jest na Ukrainie, którą spowodowała Rosja, i zaleją nasz rynek. Posłuchamy, co jeszcze więcej ma prezes do powiedzenia. Oglądajcie razem ze mną. Ja będę to też na bieżąco komentował. W postaci porozumienia międzypaństwowego z tymi samymi skutkami, o których tutaj już mówiłem. Mam nadzieję, że to się uda, ale musimy być tutaj zdecydowani. Tu chodzi naprawdę o rzeczy zupełnie fundamentalne. Ta asymetria. I to jest ciągłe opowiadanie o tym, o czym Agrounia mówiła od czerwca poprzedniego roku. Mówiliśmy, że jest duży problem i będzie problem. Dziś zubożenie wielu gospodarstw jest bardzo duże. Jest mega problem. A oni dzisiaj o tym mówią, że trzeba wprowadzać zmiany. To jest totalnie za późno i to pokazuje, że dzisiaj PiS nie reprezentuje polskiej wsi. Totalnie nie reprezentuje polskiej wsi i nie czuje polskich rolników. To te piękne slogany prezesa z Żoliborza. Inteligenta, który chce dzisiaj reprezentować rolników, polską wieś. On będzie do nas pięknie mówił. My nie chcemy mieć kolejnego pana. My chcemy sami decydować i współdecydować. Jako pierwszym, no ale który, jak sądzę, pójdzie dzisiaj, jak to się mówi, w całą Polskę. Pójdzie i pokaże, że nasza władza potrafi być zdecydowana nawet wtedy, jeżeli sytuacja jest trudna, bo naprawdę tu jest trudna. Trudna politycznie, nawet w jakimś sensie można powiedzieć trudna moralnie, ale musieliśmy taką decyzję podjąć. Inaczej, jeszcze raz to powtórzę, byłby bardzo ciężki kryzys ze wszystkimi tego ekonomicznymi, społecznymi, a także politycznymi, fatalnymi dla Polski i fatalnymi dla Ukrainy skutkami. Ten kryzys to już jest dzisiaj. Ten kryzys jest dzisiaj, ludzie, a oni dopiero teraz o tym mówią. Panie prezes Kaczyński, jeżeli pan jest poza życiem normalnego człowieka, to niech pan się nie wypowiada w taki sposób, że reagujecie na kryzysy. Prawo i Sprawiedliwość nie broni interesów polskiej wsi. Prawo i Sprawiedliwość nie reprezentuje polskich rolników, nie reprezentuje mieszkańców polskiej wsi. To jest mit, o czym dzisiaj mówi prezes Jarosław Kaczyński i warto o tym wiedzieć. I ja do was apeluję, nie dajcie się nabrać kolejny raz na te slogany. Oczywiście z dnia na dzień tego nie zrobimy, ale zrobiliśmy w tym kierunku już kilka dużych kroków i dojdziemy do tej mety. No z dnia na dzień się nie zrobi, ale przez 7 czy prawie 8 lat można było zrobić bardzo dużo. Przed chwilą mówił Jarosław Kaczyński, który jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. I nawet jeżeli wiedział, o czym mówi 10 lat temu, to dziś nie ma
kompletnego połączenia z życiem realnym, z naszymi problemami, z tym, co się dzieje. Zostawili polską wieś, oszukali polską wieś i nie dajcie sobie wmówić, że będzie inaczej. I to był ten bardzo ważny postulat. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Możecie Państwo spocząć, ale to nie koniec oczywiście naszego dzisiejszego spotkania tutaj pod Ostrołęką. Szanowni Państwo, polska wieś to oczywiście rola, to praca rolnika, sadowników, hodowców, ale to również szkoły, drogi, przedszkola i ten program, program Prawa i Sprawiedliwości, który jest realizowany od wielu, wielu lat, właśnie ma służyć wzmacnianiu tego drugiego także potencjału na polskiej wsi. W tym zakresie współpracuje szereg resortów, dlatego dzisiaj tak liczna reprezentacja tutaj właśnie na Kurpiowszczyźnie, wielu, wielu ministrów, którzy współpracują po to, by na polskiej wsi wszystkim się żyło lepiej. I to wszystko, ta praca przebiega pod czujnym okiem pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zapraszam, panie premierze. A teraz będzie mówił Morawiecki, który zajmuje się wszystkim, ale nie tym, co ważne. Nie wyruszył do Unii Europejskiej, do polityków unijnych, żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo, żeby reagować szybciej. Dzisiaj to jest umowa między Polską a Ukrainą, którą oni nam proponują. To tylko jakiś wyłom, mały wyjątek i mały procent tego, co można zrobić w całości. Posłuchajmy tego, co mówi Morawiecki. Znów będzie kłamał i opowiadał błazenady, ale warto tu posłuchać, żebyśmy wiedzieli, jak on kłamie. I wszyscy mieszkańcy polskiej wsi. To dla mnie też ogromny zaszczyt, że mogę dzisiaj tutaj przed Państwem kilka słów powiedzieć w tej szczególnej sytuacji. Bo wierzę głęboko, że po pierwsze polska wieś, polski rolnik jest depozytariuszem największej wartości polskiej, patriotyzmu, dbałości o naszą ojczyznę. Bo przecież patriotyzm jest właśnie umiłowaniem polskiej ziemi, umiłowaniem całej polskiej ojczyzny. I za to wszystko chciałem też w pierwszych już słowach wszystkim polskim rolnikom, całej polskiej wsi najserdeczniej, z całego serca podziękować. Zobaczcie, jaka parodia, podziękowanie. Oni mają dla nas pracować. Oni nie muszą nam za nic dziękować. Nie muszą nas o nic prosić. Oni mają dla nas pracować. A jeszcze odniosę się teraz do słów Jarosława Kaczyńskiego. Tak naprawdę zacytował to, co ja mówiłem przez wiele miesięcy i to, co wy, na co wy wskazywaliście przez wiele miesięcy. Dopiero dziś ocknął się i zaczyna się zastanawiać, gdzie jest Polska. Że polska wieś to też jest Polska, która jest tworzy całość. To ta polska wieś, która dała im mandat do rządzenia. I teraz przed wyborami zaczynają sobie przypominać. Zobaczcie, znowu robią dokładnie to samo. Zbiorą pieniądze z podatków, zbiorą pieniądze z opłat i będą dopłacać do pszenicy, bo nie potrafili obronić naszego rynku. A z czego dopłacą do innych produktów? Na polskiej wsi, w polskich powiatach i miasteczkach. I w wszystkich gminach, bo wiemy doskonale, że tam było mniej środków na ratowanie miejsc pracy. Tam więc pomogliśmy najbardziej i uratowaliśmy te miejsca pracy w Ostrołęce i wszystkich polskich powiatach i gminach. Słuchajcie, to co mówi Morawiecki, nawet nie ma co tego komentować. Teraz ogląda nas prawie 300 osób na Facebooku. To jest ponad dwa razy tyle, co ogląda tych błaznów teraz, którzy pojechali na północ województwa mazowieckiego i opowiadają głupoty. Kaczyński powiedział, że dopłaci do ceny 1400 zł za tonę pszenicy. Spójrzcie, mówią, dopłacamy do nawozów, dopłacamy do hektara. Dla rolników młodych, teraz wyrównanie. Znów emerytur rolniczy. Mówi o podnoszeniu różnych dopłat. Jeżeli widzimy, do czego PiS dopłaca, to od razu wiemy, z czym oni sobie nie poradzili w tym czasie ostatnich lat. I to nie jest rozwiązywanie problemów, bo my wolelibyśmy, żeby rozwiązywali problemy, żeby bronili nasz rynek, żebyśmy zarabiali z pracy. A oni chcą nas wiązać na łańcuchu dopłat i później na tym łańcuchu nas trzymać. To jest tylko i wyłącznie tworzenie asymetrii w życiu i w pracy. Czyli masz pracować? Nieważne. Jak to wychodzi? Co robisz? My ci dopłacimy, byleś na nas głosował. To nie jest żadne rozwiązanie.
I Morawiecki w tej chwili powiedział, że ma świadomość kryzysu na rynku rolnym. Winny dzisiaj jest nasz rząd. Morawiecki chce mówić, że sytuacja na świecie. Tak nie jest. Oczywiście ma to wpływ, ale temu wszystkiemu można było zapobiec. I dziś nasi rolnicy, ja patrzę tutaj, wyświetla mi się, stoją w Hrubieszowie, stoją przed torami. Torami, którymi ciągle przyjeżdża do Polski ukraińskie zboże. Oni znowu obiecują. Tylko i wyłącznie to. Morawiecki z Kaczyńskim znów tylko obiecują. Ile razy my już słyszeliśmy te obietnice? Okłamali nas tyle razy ci ludzie. Czy damy okłamać się kolejny raz? Zobaczcie. My mogliśmy dzisiaj normalnie sprzedawać pszenicę po normalnej cenie. A oni mówią, że sprzedaj obojętnie za ile. Do normalnej ceny ci dopłacimy. Naprawdę? Naprawdę będą w taki sposób działać? To... Dzisiaj władza doprowadziła do tragedii w rolnictwie. To jest najważniejszy temat w Polsce. Słuchajcie. Właśnie tego typu narracja. My nie mówimy, że nie ma problemu. Ten problem jest i wielkie działania, które chcemy podjąć, które podejmujemy już dzisiaj, zostały przed chwilą przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego opisane. My to doskonale rozumiemy, ale oddzielmy walkę ze skutkami tego strasznego kryzysu, który wywołała Rosja i Putin, od płynięcia na fali tego kryzysu, którą próbują tęże falę wykorzystywać nasi przeciwnicy polityczni. Wykorzystuje ją Platforma Obywatelska w swoim przekazie. Właśnie tym przekazie. Zobaczcie sobie filmiki pana. Tam się pojawiają dokładnie te same słowa, które padły w wielu tweetach i wpisach internetowych ruskich troli. Tak, szanowni państwo... Wiecie co, ja już nie mam siły tego słuchać. Też byliśmy wiele razy tak nazywani. Dzisiaj Morawiecki jest wrogiem normalnej Polski. Jest wrogiem ludzi, którzy mówią o problemach. A oni zbili kapitał, bo ciągle mówili, że Platforma czegoś nie zrobiła. Dzisiaj ktoś im wytyka, że czegoś nie zrobili, to jest ruskim trolem, jest człowiekiem, którego porównują do najgorszych ludzi na świecie. To jest w ogóle jakieś fałszowanie rzeczywistości, głębokie fałszowanie rzeczywistości. Ja totalnie się z tym nie zgadzam. Kiedy my rok temu poszliśmy... My poszliśmy mówić o problemie przywozu zbóż i wtedy Morawiecki też mówił, że tak było. Farbowanych lisów, tych, którzy dzisiaj oszust i kłamca, fałsz, fałsz, tylko i wyłącznie wywołać burzę. Bo szanowni państwo, to czego dzisiaj potrzebujemy... Burzę wywołał Morawiecki. Brakiem działań, brakiem reakcji. Co za chamstwo z tego wszystkiego płynie. Co za dziadostwo. To już jest poniżanie ludzi. Ja kompletnie się z tym nie zgadzam, to co teraz słyszę. Ale jeżeli PiS chce przegrać na polskiej wsi wybory, to jest na dobrej drodze ku temu. Zobaczymy, jaką tarczę rolną znowu kolejną wymyślimy. Obok tych tarcz. Tamte zrealizowaliśmy i tę też zrealizujemy. Szybko, konkretnie, w określonym czasie. Obok tych tarcz potrzebujemy jeszcze jednej tarczy. Tarczy zgody narodowej. Tarczy solidarności. Tarczy wzajemności. I o nią także dzisiaj proszę, o nią apeluję. Zobaczcie, co za kłamstwo. Przed chwilą odebrałem wiadomość z Hrubieszowa. Tutaj mówią o wstrzymaniu transportu zbóż z Ukrainy, a przed 5 minutami przejechało kolejne 70 wagonów zbóż przywiezionych do Polski. To jest 5000 ton. Oni tutaj robią piękną szopkę, a tam dzieje się rzeczywistość i cwaniacy na nich się bogacą, ale wolą dziś atakować swoich politycznych przeciwników tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś mógł na tym zarabiać. W najbliższych dniach zawnioskujemy ze specjalnym programem, dokonamy notyfikacji, tak to się nazywa, do Komisji Europejskiej i apeluję do Komisji Europejskiej o błyskawiczną, jak najszybszą zgodę, żebyśmy z naszego polskiego budżetu raz jeszcze mogli dopłacać 500 zł do nawozów, tak jak w zeszłym roku. Zobaczcie, jak teraz ktoś słucha tego
ktoś z miasta to sobie myśli, rolnikom ciągle do czegoś dopłacają. Ciągle dopłaty. Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Morawiecki mówi... Dopłaty do paliwa rolniczego. Do 2 zł. To, szanowni państwo, będzie bardzo ważny temat. Wszystkie te szczegóły będą przedstawione przez pana ministra rolnictwa już wkrótce. Chcemy konkretnie ulżyć rolnikom. Cel jest jeden podstawowy. Cel jest podstawowy. Dobra, to są głupoty. To jest błazenada. Spójrzcie. Zbożem na czele. Mogły być sprzedawane. Właśnie dlatego ta cena 1400 zł. Na pewno nie poniżej kosztów wytworzenia. Stąd dopłaty do nawozów i stąd ta cena określona. Czyli PiS poszedł głupią drogą. W sklepach będzie drogo, ceny będą windowane wysoko, pośrednicy będą zarabiali, od rolników będą kupowali tanio, a żebyśmy mogli na tym zarobić, to oni dopłacą rolnikowi, żeby pośrednik zarobił. Morawiecki przed chwilą powiedział, że zwróci się do Komisji Europejskiej, żeby można było polskim rolnikom dopłacać więcej. A ja się pytam... Obronimy was przed tym kryzysem. A ja się pytam, gdzie jest wniosek do Komisji Europejskiej o cło, o którym zapewnialiście? Nie napisane, bo wasi kolesie robią na tym interes. Zakasujemy rękawy, nie chowamy głowy w piasek, tylko po prostu działamy. Pamiętamy obietnice naszych poprzedników, którzy mówili o tym, że podatki będą obniżać. Podatki podnieśli, a my obniżyliśmy podatki. I na rolniczy handel detaliczny, i dla wszystkich pracowników pracujących na wsi i w miastach z 18% na 12%. I kwota wolna do 30 tysięcy złotych. Dziś miliony polskich rodzin dostają zwroty podatku na swoje konta. Pamiętamy tamte obietnice, że Polacy będą wracali z emigracji. Te łzy w wielu polskich rodzinach związane z emigracją. Nie dotrzymali tamtej obietnicy. Polacy masowo migrowali w ich czasach. Dziś jest pierwszy raz w historii Polski, ostatnie 3 lata, dane GUS-u, kiedy ponad 300... Premier Morawiecki rozpoczął kampanię wyborczą. Ewidentnie rozpoczął kampanię wyborczą, najpierw tworząc duży problem, a teraz będzie chciał dopłacać i pokazać, że będzie ratował Polaków dopłacaniem z budżetu państwa. Panie Morawiecki, to nie jest rozwiązanie. To są kolejne kłamstwa. Panu bliżej jest do tych, którzy zapomnieli o Polsce, bo nie chcą dla nas dobrze. Szanowni państwo, nasz największy rodak, Jan Paweł II, wielki papież, jedna z największych postaci w historii świata, powiedział tak: oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które dają chleb na polskie stoły. A kiedy trzeba, to walczą w obronie... Najlepiej teraz cytować Jana Pawła II i odwoływać się do jego słów. Niech on zacznie coś robić, a nie do odwoływać się do osób, których już też dzisiaj z nami nie ma. I nawet jeżeli mówiły dobrze, to dziś niewiele to daje samemu Morawieckiemu. Dzisiaj on teraz mówi, że dziękuję polskim rolnikom, a my nie dziękujemy Morawieckiemu. To jest rozpoczęcie kampanii. I ja wam powiem, wczoraj zaczęli robić jakąś komisję, która ma zbadać wpływy rosyjskie. I tutaj ta narracja Morawieckiego, który mówi o tym, że każdy, kto ma inne zdanie niż oni i mówi, że czegoś nie zrobili, to są ruskie trolle. To jest potężne działo, które jest wyciągnięte przeciwko ludziom mającym inne zdanie niż Prawo i Sprawiedliwość. I ja nie zdziwię się, jeżeli będą używali tego w różnych przypadkach, nawet naciągając prawdę, rzeczywistość, bo wiem, co działo się z nami do tej pory. Że polskie rolnictwo to duma. Jak powiedział kiedyś pewien starszy już rolnik, być może ja jestem malutki jak pyłek, ale króla większego obok siebie nie widzę. I tacy są polscy rolnicy, królowie polskiej wsi. Chłopi, nie dajcie się nabrać na to. To oni dzisiaj nawet koronę na głowę wam założą, żebyście tylko i wyłącznie
zagłosowali na nich wybory. Co ten człowiek opowiada teraz, kiedy mówi o ojcowiźnie, o obronie tego wszystkiego? Niech powie to ludziom, którzy stracili, kobietom, które straciły swoich mężów, bo popełniły samobójstwo i nie dali sobie rady ze spłatami zadłużenia. Niech on to powie rodzicom dzieci, które powiedziały: nigdy nie pracujcie na polskiej wsi, nigdy nie pracujcie na wsi, bo tak ciężka praca, tak niewdzięczna praca nie daje tutaj odpowiednich reakcji. Dzisiaj Morawiecki zakpił sobie z polskich rolników. Pięknie opowiada, a nic z tego nie robi. Ile musieliśmy czekać, żeby ich wywołać do tablicy, żeby cokolwiek w ogóle powiedzieli. Zobaczcie, jaką szopkę zrobili. Piękne flagi, piękne oklaski, statyści zwiezieni autobusami. Ważne wystąpienie. Jak Państwo już zdążyliście na pewno poznać Prawo i Sprawiedliwość, program dla polskiej wsi i w ogóle program wyborczy przez Prawo i Sprawiedliwość realizowany jest przede wszystkim w czynach, a nie tylko słowach. Tak będzie również i w tym przypadku. Dobra, nie gadajcie głupot. Oni, ja mam takie wrażenie, że ciągle myślą, że my dajemy się nabierać na stare chwyty. Tylko na frazesy, na puste słowa, na obietnice. Już nas kupili na to, za to dwa razy. A przed wami nowy minister Robert Telus chodzi uśmiechnięty, zadowolony. Przecież jest tak dobrze. No trzeba zrobić z siebie klauna, żeby się podobać wszystkim. I człowiek, który miał doprowadzić, że wczoraj będzie podpisany z Ukrainą porozumienie, którego ciągle nie ma. Koledzy, koleżanki, duma rozpiera, duma rozpiera, koledzy, tak. Posłowie, ale przede wszystkim... W końcu wszystkim, dochrapał się stanowiska i to jest jego największe chłopi, zadowolenie i największy sukces. Bierz się do roboty, człowieku, bo nasi ludzie w Krubieszowie stoją i mają problem. Staję tu przed Państwem z wielką pokorą, ale staję tu przed Państwem z wielką dumą polskiego rolnika, z wielką dumą polskiego chłopa, z wielką dumą polskiej wsi. To jest aż śmieszne. Staję przed Państwem w bardzo trudnym momencie. W momencie kryzysu wywołanego, jak tu już powiedział pan premier i pan prezes, nieudolnością wojną, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przez agresora, którym i jest dzisiaj Rosja, PiS którym pokazuje, jest Putin, że nie poradził sobie w ciągu ale roku wojnę wygramy. Z tym dużym problemem. Wojnę oczywiście trzeba wygrać, ale na wojnę nie da się wszystkiego zwalić. Nie da się i podjęliśmy działania, wyczyścić podjęliśmy rąk, rękawice, bo to, nie poradzili sobie z tymi problemami. Działania idące bardzo daleko. Działania, które na pewno dziś będą powtarzane w całej Polsce, ale i w całej Europie. Bo jest to sygnał, drodzy Państwo, dla polskiej wsi. Jest to sygnał dla polskiego rolnika, że nie zostawimy polskiej wsi samej. Że będziemy z Polską wsią jak do tej pory. W momentach jak do tej pory, to lepiej, żeby oni nie byli z polską wsią. Ale jesteśmy z polską wsią również w takich momentach jak dzisiaj. Momentu kryzysu. Nikt, będziemy z polską wsią, nikt nie czuje tego, żeby nie dzisiaj PiS był z polską wsią w trakcie kryzysu. Są na dożynkach, są na imprezach, tańczą na wiejskich weselach, chodzą po remizach, ale nie rozwiązują problemów. My nie mówimy, że bo dziś polska wieś nie ma pieniędzy, a on mówi, że nie ma. Polska wieś zasługuje na to, żeby być zadbaną. Polska wieś zasługuje na to, żeby mieć swoich obrońców, takich jak jest Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość nie jest obrońcą polskiej wsi. W pierwszych dniach, kiedy dostałem tą wielką, odpowiedzialną funkcję, spotkałem się z panem ministrem Ukrainy, rolnictwa i omawiamy te sprawy, które dzisiaj również pan prezes zapowiedział. Zakaz wwozu towarów, wszystkich towarów rolnych na teren Polski. To jest bardzo daleka deklaracja, ale to jest deklaracja po to, żeby usiąść dalej, rozmawiać z Ukrainą, żeby
domówić porozumienie między nami, między Polską a Ukrainą. Ale ta deklaracja, którą złożył przed chwilą prezes Jarosław Kaczyński, jest wielkim sygnałem również, drodzy państwo, dla Unii Europejskiej. Bo Unia Europejska mówi piękne słowa, korytarze solidarnościowe. I co człowieku, dalej za tym? Przecież ty tworzysz Unię Europejską. Ty powinieneś tam mieć silny głos. Co ty opowiadasz teraz? Dlatego chcemy dać sygnał do Unii Europejskiej. Ja mam takie nieodparte wrażenie, narzędzia, które spowodują. Mówią o polskiej wsi jako takiej sierocie, która została sama, bez nikogo. A oni teraz przyjdą i dadzą takiej sierocie cokolwiek, żeby po prostu tu się cieszyła. Rzucą lizaka, jakiegoś batona, żeby podnieść to wszystko z podłogi. I w takim tonie mówi, no tutaj napompowany dumą pan minister, nowy minister Robert Telus. Z protestującymi rolnikami. Nie spotkał się z nami, nie spotkał się z nami, poszedł, opowiadał głupoty. Wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja ciężka. Ale wiele od tych rolników, z którymi się spotkałem, się dowiedziałem. To co, nie wiedziałeś do tej pory? Z którymi się spotykałem, dostałem propozycji, dostałem wniosków. I chłopie, dlatego wyciągamy. Ty mówiłeś, że jesteś chłop z chłopa. I ty nie wiesz, jaki jest problem na wsi? Dzisiaj zobaczcie, on nie wie, jakie są problemy. Musiał pojechać do rolników, zrobić to w stylu już kampanijnym, propagandowym. Drodzy państwo, chcę bardzo serdecznie podziękować za bardzo szybką reakcję pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zwołał w pierwszych dniach sztab kryzysowy. Ludzie, po roku problemu on zwołuje sztab kryzysowy? I to jest, gdyby dzisiaj ktoś nie wiedział, o co chodzi, ja sobie tu zapiszę, bardzo szybko, po roku, gdzie byli poprzednicy, gdzie byli ludzie, nic nie zrobili. Wygramy, bo na to zasługuje polska wieś. Już pewne działania są podjęte. Pewne działania, które ogłosił pan premier Henryk Kowalczyk we wcześniejszych dniach. Ja chcę ich tylko przypomnieć. 600 milionów złotych przekazano. Słuchajcie, na, ile kasy? Dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na skup zboża od polskich rolników. 600 milionów złotych. Kolejne 600 milionów złotych, która jest pomoc dla rolników, którzy sprzedali już swoje zboże, ale sprzedali w złej cenie. To już jest ogłoszone. Od piątku są składane wnioski. Można złożyć wnioski, dlatego wszystkich rolników zachęcam do tego, że wnioski już można składać w Agencji Restrukturyzacji. To jest kolejne 600 milionów złotych sprzedać. Pomocy rządowej, polskiej pomocy, bo niektórzy mówią Unia Europejska. Unia Europejska 7 tygodni miała na to, potrzebowała aż 7 tygodni, żeby wyrazić zgodę Polsce, żeby Polska z naszego budżetu, z własnego budżetu pomogła polskim rolnikom. Ale my to robimy. My to robimy, mimo że Unia Europejska tak wolno działa. 400 milionów złotych dopłaty do transportu zbóż i kukurydzy, i rzepaku. Mówimy o tym, że są tereny, regiony, które są daleko od portu. Dlatego tu również program, który ogłosił premier Kowalczyk, już jest realizowany. Są również te bardzo ważne kredyty dla rolników. Wiemy, w jakiej sytuacji są teraz rolnicy. My to wiemy, dlatego uruchamiamy kredyt. Zobaczcie, dla rolników 2%. Jak to mówią, tak dbali o polskie rolnictwo, a teraz po 7 latach mówią, wiemy, że są w bardzo trudnej sytuacji. No i to jest obraz całej polityki PiSu. 7 lat tak dbali, a dzisiaj muszą do wszystkiego dopłacać, bo nie idzie przeżyć. Będziemy kontynuować tą dopłatę, bo wiemy, w jakiej cenie rolnicy musieli kupić nawozy, bo to była taka potrzeba. Słuchajcie. Wiemy, jakie były drogie, a wynikała cena, drodzy państwo, my to wiemy, z tego, że Putin podnosił cenę gazu. I dlatego polski rząd nie ucieka od tego. Polski rząd będzie pomagał właśnie w tej dopłacie do nawozów. Ale również bardzo ważna rzecz, to chyba jest jedna z najważniejszych, oprócz tego zakazu wprowadzania, to jest dopłata do wyrównania ceny, która powinna się nam opłacać. Przynajmniej te 1400 zł za pszenicę. To jest cena, której rolnicy oczekują.
i wychodzimy naprzeciw potrzebom rolnikom. I będzie taka cena. I cena dopłata do tego, aby ta cena minimalna 1400 zł była za zboże. Dlatego dziękuję, panie premierze. Co za błazenada. I kolejna rzecz, ludzie, drodzy państwo, zwiększamy do wszystkiego znowu będą dopłacać. Do akcyzy, słuchajcie, zwolnienia z akcyzy. 2 złote do paliwa dopłacą. Zgodnie ze zgodą Unii Europejskiej. 2 złote więcej to, co nam do hektara z tego, co to mówią. To jest złoty 46. I to wprowadzamy od już. To znaczy od połowy roku. Ale to, co pan premier zapowiedział, również wystąpimy do Unii Europejskiej, żeby to zwiększyć. Żeby nie było to tylko złoty 46, ale żeby Unia nam również pozwoliła na to, żeby zwiększyć tą kwotę do, tak jak pan premier zapowiedział, do 2 zł. Mamy nadzieję, że Unia nam pozwoli. Jak chcecie wiedzieć, co w Polsce jest źle w rolnictwie, państwo, to zobaczcie, do jasne, czego PiS dopłaca. Zakaz wprowadzania i to są właśnie elementy, z którymi rolnych, oni sobie nie poradzili przez 7 lat. Jest to jest właśnie pokazanie, w interesie co zostawił PiS i czego i przez ten czas oni to bardzo nie ważne, zrobili. W interesie rolników, w interesie gospodarczej Polski, ale również zdrowia Polaków. Ja zabiorę mu głos. Telus powiedział przed chwilą, że to w interesie Polaków. To jest wszystko tylko i w interesie wyborczego programu PiS-u, który idzie do przodu i dziś możemy oficjalnie powiedzieć, kampania wyborcza się zaczęła. Kampania wyborcza zaczęła się dzisiaj na wsi, gdzie już praktycznie nie ma rolników, którzy mają dzisiaj problemy, bo zajmują się czymś innym. I to pokazuje, obrazuje całą tą sytuację. Bez pozwolenia na budowę. To też ustawa jest przygotowana. Będzie pakiet ustaw, które wprowadzimy na jednym z posiedzeń Sejmu, które będą dotyczyć polskiego rolnika, które będzie cały poświęcony dla polskiego rolnika. I to jest duży pakiet ustaw. Konkret dla polskiej wsi. Drodzy państwo, tak na spotkaniu z protestującymi usłyszałem. Dostali tarczę antykryzysową przedsiębiorcy. Nie dostali rolnicy. To dziś chcę powiedzieć jasno. To, co ogłaszamy, to, co pan premier powiedział, to jest rolnicza tarcza antywojenna. To jest tarcza dla polskiego rolnika. Protesty, 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 a oni mówią, że jest dobrze. Bardzo ważne słowa napisał. Rzeczpospolita była jak najsilniejsza duchem i gospodarką. Bez rozwiniętych obszarów wiejskich oraz bez rozwijającego się prężnie rolnictwa. Dlatego, drodzy państwo, to jest bardzo ważne, żeby Rzeczpospolita była silna. Ale Rzeczpospolita będzie wtedy silna, gdy będzie silne rolnictwo. Gdy będzie silna wieś. Bo to jest bardzo ważne, bo to jest nasza polska wieś. To jest wielki element naszego terytorium. To jest wielka sprawa nasza. Jak pan prezes powiedział, duchowa. Polska wieś to będzie pan jeden wielki wyrzut sumienia PiS-u, który zaniedbali. Wieś, którą zaniedbali i zostawili, nie wspierali, nie pomagali, a dziś wychodzą i mówią, dopłacimy do pszenicy, bo spieprzyliśmy, bo nie słuchaliśmy rolników, bo nie słuchaliśmy tego, co mówią. Co on tam usłyszał na proteście? Chłopi razem. Drodzy rolnicy, panie prezesie, panie premierze, ja chcę to hasło rozszerzyć. Wszyscy razem dla polskiej wsi. Wszyscy razem będziemy pracować, aby polska wieś była silna. Nie tylko chłopi razem, ale my jesteśmy wszyscy razem. Budujemy tą wspólnotę narodową. Budujemy tą wspólnotę dla polskiej wsi. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy mają doświadczenie, którzy już byli ekspertami, czy byli w rządzie, jak na przykład Krzysztof Jurgiel, jak na przykład Krzysztof Ardanowski, jak na przykład siedzący tu ze mną premier Henryk Kowalczyk, czy Grzegorz Puda. Teraz proszę wszystkich was, nieudaczników, którzy nie potrafili rozwiązać problemów polskiej wsi, prosi o pomoc. To już jest przekroczenie wszelkich barier. To jest przekroczenie barier, bo widzimy, że te problemy,
których jego poprzednicy nie rozwiązali. Państwo, on chce rozwiązać dzisiaj z nimi, z ludźmi, którzy nie potrafili postawić się problemom. Mamy Janusza Wojciechowskiego, który walczy o nasze sprawy. I wiem, że będzie razem z nami walczył dalej kolejne dni, żebyśmy te sprawy, które są dla polskiej wsi, dla polskiego rolnika ważne, żebyśmy razem budowali, żebyśmy razem, użyję kolokwialnego słowa, ale myślę, że rozumiecie, żebyśmy razem załatwiali tam właśnie w Unii Europejskiej, żebyśmy razem załatwiali to, bo na to zasługuje polska wieś, bo na to zobaczcie, zasługuje polski rolnik. Gro cwaniaków już zarobiło na kryzysie, który trwa w Polsce długo. I oni dziś mówią, ta cała narracja mówi jasno. Zarobili cwaniacy, już nabudowali mieszkań, nakupowali domów, nakupowali samochodów. To dzisiaj trzeba im już ukrócić, bo się pewnie podzielili z tą władzą. To teraz trzeba dać trochę ochłapów rolnikom, żeby przeżyli i żeby poszli zagłosować. Że byliście dzisiaj razem z nami tutaj właśnie w miejscowości Łysy, ale również dziękuję serdecznie tym wszystkim, którzy za chwilę zrobimy podsumowanie, nagramy, pokażemy wam, nie wiem czy w ciągłej relacji, czy od nowa, nagramy od nowa za chwilę, a dzisiaj widzieliście jedną wielką szopkę, kochani, kolejne obietnice, a rolnikom to oni najchętniej chcieliby teraz włożyć jeszcze w tyłek piórko, żeby się pięknie stroili, na głowę koronę, żeby tylko się, żebyśmy się poczuli wyjątkowi. Pamiętajcie, ci ludzie nas zostawili, ci ludzie zdradzili nas, kolejny raz obiecywali to wszystko, kolejny raz opowiadali te głupoty, nie dajcie sobie wmówić i będą walczyć z nami. Wczorajsza ustawa, którą przegłosowali, mówiąc, że z każdego, kto będzie miał inne zdanie w Polsce, będą robić ruskiego trola i wsadzą do więzienia. Oni właśnie to zrobili. Robią sobie teraz ciekawe, ile tam wódki, bimbru, tańców, co jeszcze będzie. Na łyso to powinni być oni wszyscy ogoleni za to, że zdradzili nas wszystkich i powinni chodzić bez włosów. Przepraszam was za emocje, ale właśnie to wszystko sprawiło, że zajmuje się tym, co się zajmuje, że zajmuje się agrounią, że to budujemy, bo ja nie mogę na to patrzeć, ja nie mam po co wracać, pracować i zostawić niedokończone tematy. To jest skandal. Dziś PiS zakpił z polskich rolników. Piękna Kurpiowszczyzna, piękne stroje i bardzo liczne spotkanie tutaj właśnie. Dziękuję. Kończymy, ja pozdrawiam wszystkich, którzy są w Hrubieszowie, którzy strajkują, protestują. Trzymajcie się mocno, jadę jutro do was, działamy dalej.